Pierwszą zmianę. Jest z tego w połowie zadowolony. Cieszę się, że mogę pasjonować. W normalnych tygodniowych porach. A nie tylko weekendami. A że wiadomo, zawsze zostaje opcja pokoju, nie wiem. No, wezmę sobie postimuję w środku tygodnia o 10, kiedy absolutnie nikt nie ma czasu, żeby nie oglądać, bo albo pracuje, albo się uczy. To się trochę mija z celem. To jest dostanie. Może sobie szybko przypomnieć, co my ostatnio robiliśmy właściwie. Głównie pamiętam to, że marudziłem na kastenkę z Lumerą. To mi się głównie kojarzy, że tyle zdążyliśmy zrobić w pierwszych trzech chapterach. I najgorsze jest to, że ja doskonale zdaję sobie sprawę, że z każdym kolejnym chapterem teamy będą coraz mniej obfite w misje, że się tak wyrażę. Bo zdarzały mi się mity, samemu robiłem po jakieś 2-3 godziny. Jedna pojedyncza misja, jako tako. I to nie jest tak, że po prostu przychodziłem ją pierwszy raz, tylko że rzeczywiście tyle mi zajmowało zrobienie jej. Dlatego spodziewałem się, że taki na początku przeszliśmy 3 chapter, to będzie wyjątek od reguły. Nie zwlekajmy. Zobaczmy, co tam się dalej działo. Jak to jest umrzeć na śmierć? Piękny miała pogrzeb. Nie wiem, ja wszystko strasznie taka nagła śmierć, taka dosłownie mająca wrażenie, że ma po prostu kopnąć fabułę do przodu, aniżeli być czymkolwiek więcej. Zresztą generalnie, jeżeli chodzi o część fabularną, to musielibyście bardzo mocno mnie naciskać, że jakoś bardzo chciał wychwalać Engage. Nie jest to poziom Fate, żeby nie było. Aż tak źle nie jest. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że zdecydowana większość innych Fire Emblemów, które grałem, była pod względem fabularnym znacznie lepsza. Właśnie, Alfred, co ci to sprawdza? Kres o Firenie jest zagrożony i przybył po pomoc. Byłaby wielka szkoda, gdyby osoba najbardziej nadająca się do pomocy akurat zniknęła z tego świata. Okej, czyli Firen też jest nawiedzany przez spaczonych. Przywrócony do życia zwłoki. Ach, ty się nie umarli. Skorumpowani. Oj, tak. Przekupieni. Przekupieni odrobiną dawki energii życiowej. Wklepane im przez nekromantę. O, jestem świeżo po przebudzeniu się i kompletnie nic nie mogę. Ale jeżeli tak stoją sprawę, tak długo jak nie będzie nagle intensywnego depression arku, nie, ty bardziej mnie jakoś męczy to, że ta śmierć jest w takim momencie, że nawet protagonista, protagonistka nie zdążą się żyć się ze swoją matką, której praktycznie nie pamiętają. Więc tutaj też odpada jako tako ten wątek, że mogła postacie
postać gacza w grze to jakoś bardziej ruszyć. A nie możemy przecież zabić naszej matki, prawda? No i dobra, przynajmniej mamy jakiś taki cel, żeby się nim zająć na szybko, tak w najbliższej perspektywie. Żeby też nie zaprzątać sobie głowy jakimiś przytłaczającymi myślami. Alfred raczej nie ma tyle lat co my, więc... To, że nie pamiętam niczego sprzed naszego snu, w tej kwestii akurat wiele nie zmieni. A przynajmniej możemy mieć przyjaciela. Najlepszego z przyjaciół. Którego pozbędziemy się przy pierwszej możliwej okazji. Znaczy co? Ja nie powiedziałem. Gdzież ja bym śmiał? 20 żelaznych sztabek. 50 fragmentów więzi, których będziemy jeszcze bardzo intensywnie używać. A, to za jakieś parę chapterów, więc podejrzewam, że jeszcze nie dzisiaj. No, sam nie brzmi jak dobre miejsce, gdyby nie to, że jest trochę daleko i jednocześnie nie jest aż tak bezpiecznie. Okej, a cała reszta? To jak ktoś nas zaatakował w takim razie? Nie kwestionujmy. O, w sumie najlepsza okazja, jakby nie patrzeć. Znajdziemy 7 smoczych pierścionków i przyzwiemy smoka, którym zażyczyłem sobie, żeby nasza matula wróciła do życia. Proste. To wygląda jak typowe miejsce, gdzie jest za cicho, bo jest za mało ludzi. Czas to zmienić. Nie znam nic takiego. A mi jest niebiesko-czerwone, więc może być jakoś z nami związane. Wydaje mi się, że na FKCNC było pokazane, że to napastniczka to upuściła, jak uciekała. Co to? Jaki jest sens pozbywania się tego typu rzeczy, tak z automatu? Może się przydać do nie zidentyfikowania tego, kogo będziemy szukać na dłuższą metę? Chyba, że nie zakładają, że to jest jakiś bardzo niebezpieczny artefakt, którego lepiej się z góry pozbyć.
Okej, czyli mamy już dostęp do Somniera. Wydawało mi się, że później się dzieje po trzecim chapterze, ale niech będzie. Somnier to nasza baza, możemy tutaj przygotować się do następnej walki i wchodzić w interakcję z naszymi sojusznikami. Wraz z postępami fabularnymi będą odblokowywane dodatkowe funkcje w Somnielu. Aby przejść dalej w fabule, musimy wejść na mapę świata. Mam do niej dostęp z menu albo za pomocą wyjścia, które znajduje się na placu. Z emblematami możemy nawiązywać więzi, które blokowują konwersacje, chociaż konwersacje to bardzo mocne słowo. Możemy je oglądać zarówno z poziomu Somniela, jak i z poziomu mapy świata. Zresztą podobnie jest z supportami. Kiedy obejrzymy już rozmowę więzi, to będziemy mogli zwiększyć poziom naszej więzi. A propos. Wydaje mi się, że rozmowy są co 5 poziomów, ale nie jestem pewien teraz tak z głowy. Social linki. Powiem tak, nie bez powodu mówię, że to jest lekkie nadużycie, biorąc pod uwagę, jak absolutnie krótkie są rozmowy z emblematami. Jakby jednocześnie rozumiem dlaczego, bo ile jest możliwych kombinacji, tak? Teoretycznie każda postać może mieć każdy emblemat, czy? I te rozmowy są unikatowe, w sensie, że każda postać ma swoją osobną rozmowę z każdym emblematem, więc się jakoś specjalnie nie powtarzają, więc się nie dziwię, że one nie były jakoś specjalnie długie, ale jednocześnie... Kiedy człowiek widzi takie dwie linijki dialogowe, to tyle, to jest takie... naprawdę nie dało się więcej. Jabłuszko... I tutaj też coś się jeszcze świeci. Ja nie chcę zbierać te świecące rzeczy, bo z nich można mieć czy prezenty do supportów, czy materiały, na przykład do jedzenia. Zazwyczaj nie używałem jedzenia do walk. Ono odrobinę podbija staty. Nie wiem, na ile będę miał taką potrzebę na modelingu. Zobaczę. Jeżeli nie będzie mi bardzo szło, to najwyżej rzeczywiście będę przygotowywał jakieś żarcie, ale chciałbym wierzyć, że jestem na tyle kompetentny, że poradzę sobie i bez tego. Ładny kamyk. Stajnia na razie jest zamknięta. No i pytanie, czy ja mam dostęp? Nie. Wydawało się, że gdzieś była... O, tu jest. Możemy wejść na mapę Somnielu, żeby zobaczyć stan naszych placówek i gdzie są nasi sojusznicy. Możemy też wybierać miejsce, do którego chcemy wykonać szybką podróż. Mam nasz pokój, w którym możemy odpocząć. Daje to możliwość czasami obejrzenia scenek, jak ktoś nas budzi, a poza tym nie ma specjalnie większego pożytku z odpoczywania. Możemy też sobie oglądać wcześniej oglądane scenki, jeżeli będziemy mieli taką ochotę. A to nasz pokój, święte miejsce, którym spaliśmy przez 1000 lat. A tak, odpoczynek też sprawia, że mija czas w Somnielu, jeżeli chcemy spalić, żeby na przykład była noc, czy wieczór, czy coś ten esej. Kiedy odpoczywasz, możesz słyszeć jakieś specyficzne rzeczy, najlepiej nosić słuchawki. ASMR. I możemy też to co mówiłem, przeglądać wcześniejsze supporty i scenki, jak również zmniejszyć poziom trudności. Jeżeli raz go zmniejszymy, to nie możemy go podbić potem na wyższy poziom. Tutaj jest coś ważnego, a tak to wszystko robimy z perspektywy łóżka. Póki nie będę się kompletnie wypierdalał na wszystkim jak leci bez żadnego pomysłu, to raczej będziemy siedzieć na tym nieszczęsnym modelingu. Jak zobaczę, że rzeczywiście coś idzie bardzo nie tak, co najwyżej zejdę na harda, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że przeskok jest dość spory. Więc zobaczymy. Chciałbym przejść na modelingu i wierzę, że mi się to uda. Dajcie mi wierzyć.
Tutaj mamy naszą jadalnię, kuchnię. Okej, możemy podobnie jak w trzech domach zarówno zajadać się znajomymi, jak i samemu przygotować posiłki. Poza tym możemy zmieniać muzykę, która leci w thumbnailu. A tablicy możemy znaleźć dobre informacje. Jak również achievementy. Czy tutaj po zagranicy też masz 4 żołądki? Nie aż tak, nie jemy aż tyle. Dobra, co my tu mamy? Mamy osiągnięcia. Nie są takie typowe aczyki, jak można pomyśleć, że nie na Steamie coś, tylko po prostu jakieś takie cele do zrealizowania w trakcie gry i za spełnianie ich dostajemy fragmenty więzi. Co my tu mamy? 50 po 50 starć w misję, pokonaj wroga, 10 wrogów, spaczonego, traf krytyka, wejdź w engage z emblematem 5 razy, użyj engage ataku 5 razy, uniknij ataku 10 razy, zablokuj atak, użyj chain ataku, przełam wroga, przełam 5 razy, ukończ rozdziały. No i dobra, możemy od razu sobie odebrać wszystkie fragmenty więzi. Są one głównie wykorzystywane do emblematów, jeżeli mnie pan się myli, ale jak mówiłem już wcześniej, na razie nic z tym nie zrobimy. W pozytywce na razie też nie mamy muzyki niestety do ustawienia, więc będzie lecieć to co leci. Nie żeby muzyka w Engage była zła, ta domyślna też jak najbardziej mi pasuje. Jeżeli chodzi o dotacje, to możemy składać dotacje do danych regionów. Przez co dostaniemy podarunki. Jest szansa, że będą się tam pojawiały wyżej poziomowi przeciwnicy. I po misjach możemy dostać więcej materiałów. Biorąc pod uwagę, że gramy na Maddeningu, gdzie skirmisze są chyba 2 na całą kampanię, jeżeli mnie pamięć nie myli, to w większości wypadków dotacje się średnio opłacają. Wydaje mi się, że pierwsza do Firen i pierwsza do drugiego regionu będą jak najbardziej do użycia, a potem raczej średnio się to opłaca. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Arena jest zamknięta. Czy piracie coś będzie? Chyba jeszcze nie. Wydaje mi się, że jeszcze nie. A nie, leżą tu rzeczy. 50 fragmentów więzi. Więcej więzi. Kapliczka, której na razie nic nie ma. Jeszcze więcej fragmentów więzi. I to chyba wszystkie znajdki, jeżeli dobrze widzę. Mamy na pewno supporty do przerobienia. Zróbmy to, niech będzie. Aczkolwiek przysięgam, jeżeli będzie jakiś bardzo intensywnie fanboyowy support, tego skipuję. Albo po prostu robię jakiś turbo, nie turbo. Rozumiem. Rozumiem. Rozumiem, aluzję. Pamiętaj, z czasem będzie lepiej, to tyle wam mogę obiecać, ale początki supportów w Engage zdecydowanie są zachęcające. Mam wrażenie, że ta gra robi bardzo dużo rzeczy, żeby zniechęcić ludzi do siebie z początku, jeżeli chodzi o fabułę. I to jeden z tych wypadków, gdzie mogę powiedzieć, że po pierwsze, można lubić grę dla gameplayu. A po drugie, że rzeczywiście warto jest przecierpieć początek, bo potem jest zauważalnie lepiej. Patrzcie, jaki uczynny chłopiec. Wiecie, da się być grzecznie i kulturalnie miłym, a nie Divine Dragon sama. A!
Nie każ mi wycofywać swoich słów, klan. No dobra, nasz mały steward się zajmie naszymi sprawami, którymi my byśmy się normalnie musieli zajmować. Czemu gorące ręczniki właściwie? To nie jest coś, o czym bym pomyślał. Pomyślcie sobie, że tak niektórzy żyją, że wszyscy robią wszystko za nich, a potem, jeżeli z jakiegoś powodu zostaliby sami, to kompletnie nie mają zielonego pojęcia, jak sobie radzić w życiu. Okej, ale to nie oznacza, że musicie robić dla nas dosłownie nie wszystko. O nie, mógłby zająć się własnymi rzeczami? Oh no. Cała nasza ekipa z Somnielu jest niespecjalnie przyjemna w odbiorze, jak dla mnie. Ale mówię, z czasem będzie lepiej, obiecuję. A, jeszcze oni mają między sobą zaparte. Right. Bandore-san, iwareta toori, shokan wa azukatte kita yo. Souka, soko e oite oite kure. Shokan wo hiraku you ni kamikiri knife wo oitoku ne. Ah, arigato. Kuran, tsugi wa kono ni. Pamiętam, że sam miałem kiedyś otwierasz do listów i powiem szczerze, że nigdy z niej nie skorzystałem do tego celu. Powinienem robić bardziej szlachetne rzeczy, również Wander. Mój boski smoku, czy mogę wypać gacie? Konsekwencja. Czyli mówisz, że są to boskie gacie? Wyobraziłem sobie właśnie, jak z monomaszynki wypadają takie wspaniałe gacie. I ktoś robi z nich kapliczkę, a nie czeka jedno anime już miało w tym zeszłym sezonie dosłowną kapliczkę z gaciami. Ja nawet nie żartuję, to jest najgorsze. No i poza gadaniem jakieś pierdoły, to chyba wszystko. To możemy na razie dalej Somnielu. Więc dołóżmy się jak z fabułą. I przejdźmy do tej lepszej części gry, czyli gameplayu. Kwitnący kraj. Gania w anime szachy w sumie. Coś w tym jest. Co im przypomina? Chyba nie zrobiłem DLC-ka do trzech domów, prawda? Czy ja już się mieszam teraz? Wydaje mi się, że go nie zrobiłem. A propos DLC-ków, Engage robi swoje DLC fabularne w absolutnie najgorszy sposób, jaki istnieje. Wiesz, ogólnie jest taki mem, że coś, co było wcześniej, to jest tak naprawdę ewolucja czegoś, co było później. I mam wrażenie, że trzy domy to jest idealna ewolucja Engage'a pod niektórymi względami. この平和を強固なものにしようと母の代で三国不戦同盟を結んだんだ。これがある限り同盟国であるリン国、ソルム王国とブロディア王国とは戦争をしない。ソルム王国とブロディア王国
Przynajmniej mają paktę o nieagresji, to jest już dużo. ブロディアは説得を続けて同盟を結んでくれたけれど、国王は野心的な人物でね。今も自国の領土拡大のためにたびたびイルシオン王国に攻め入っている。 Mam też takie szybkie przedstawienie królestw, które mamy wokół siebie. Aż tak naprawdę mamy Królestwo Pokoju, Królestwo Wojowników, Królestwo Wolności i Królestwo Pogwaltu. To jest braku lepszego określenia. I Królestwo Hogwaltu to tak naprawdę jeden wielki Slytherin, ale o tym się nie mówi. Spokojnie będę oceniał ludzi, jakich zobaczę, a nie na podstawie opowieści. Pieścień troskliwej księżniczki. To kiedy zgadywanki o jakim emblemacie mowa? Biorąc pod uwagę, ile części miało w żeńskiej protagonistki, to nie ma aż tak dużego wyboru. Szkoda nam się kłopoty? Doskonale, to jest to, na co liczyłem. Nie ma tak dobrego dnia jak ten, w którym są jakieś kłopoty do rozwiązania. Inaczej byłoby zbyt nudno. Wygląda co najmniej bezpiecznie. Co to w ogóle za pytanie? Oczywiście, że tak. Mam też księżniczkę Selin z jej świtą przyboczną. Najsłabsze jednostki w grze, żartowałem. Chociaż podejrzewam, że na Madeningu może to wyglądać nieco inaczej. Ale to jeszcze zobaczymy. Na Hardzie obie mnie mocno kierowały. Przed walką możemy ustalić przedmioty, emblematy i kto będzie z nami walczył. A jak już się przygotowujemy, to rozpoczynamy walkę za pomocą fight. Na początku chyba nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Jeżeli ktoś ma zielone tło, to nie możemy tej jednostki nie używać, a tak poza tym to mamy wybór dowolny. Tutaj akurat mamy 7 maksymalnie jednostek i 7 w sumie, więc nie ma powodu, żeby wyłączać kogokolwiek tak naprawdę. Możemy dawać pieśnienie naszym sojusznikom i oni też będą mogli wtedy ich używać takich my. To no,
Wiadomo, że niektóre pieśnienie mają konkretne bonusy dla konkretnej klasy i dlatego są mniej lub bardziej efektywne, tak? Z pieśnień, których w tej chwili nie używamy, no bo Malfa raczej będę zostawiał na Shinji. Mogę dać Sigurda. I wydaje mi się, że Sigurd na chwilę obecną najbardziej przyda się Alfredowi. I zbyt wiele więcej przygotowań tak naprawdę nie mogę zrobić, więc zapiszemy sobie. I let's go. Przyszła pozjedać wioska, ta została zaatakowana. Najwyraźniej rosyjska armia naciera na naszych sojuszników. Co biorąc pod uwagę, że raczej było mówione o tym, że to Brodia jest tym wojowniczym krajem, jest najmniej interesujące. Oczywiście, że ich nie zostawimy. Rychło w czas. Chyba nie mamy czasu na przyjemności w ogóle. Emblemat Ech. Nasza tęskliwa wojownicza księżniczka Selika. Akurat dla Selin. Przypadek? Nie sądzę. Pamiętajcie, rozmowa to darmowa akcja. Kamień, co może pójść nie tak? Cała królewska rodzina poza królową będzie walczyć na śmierć i życie. Damy radę. Chloe jako jeździ z Pegasus jest dość podatna na włóczników z oczywistych powodów. Ale powinna sobie radzić z magami. I Louis odwrotnie. Oczywiście wiadomo, że nie jest to w 100% skuteczne i Chloe nie będzie jakaś super nieśmiertelna na magów, ale nie powinno być aż tak źle. Dużo większym problemem jest to, że Chloe i Louis są odizolowani od całej reszty. Jeżeli jesteśmy podłączeni do sieci, nie jesteśmy podłączeni do sieci. W każdym razie, podobnie jak w Shredonach, możemy znajdować expa i przedmioty, jeżeli jesteśmy podłączeni do sieci w trakcie walk. Ja nie jestem. Dobra, pierwsze co chcę zrobić to zasięg. Drugie co chcę zrobić to zobaczyć w jaką kropnej dupie jestem. Jestem w stanie zajeść tego maga za raptem 7 obrażeń, więc nieźle. Oje, trafi. Większym problemem jest to, że z tego co pamiętam, z tej strony też są łucznicy. I niewykluczone, że on będzie chciał iść w moją stronę, tak samo łucznik jest tutaj. Dobra, Louis tak raczej nie będzie specjalnie unikał, wydaje mi się. Więc nie wiem, czy nie lepiej będzie wejść tutaj i bić od razu łucznika. Już ten fold nie zrobił mi aż na tyle różnicy, że chyba bardziej mi się opłaca go zignorować. Oni nie mogą tutaj wejść i zniszczyć domu w tej chwili, więc też jest o tyle bezpiecznie.
Dobra, to tą część mam z głowy. Teraz przejdźmy do mniej przyjemnej części, czyli rozdzielania się tutaj. Przeciwnicy mają dość dużo ataku, po 21 nawet. Wydaje mi się, że Selin powinna być w stanie poradzić sobie z tym opatrzonym przeciwnikiem. Selin, słyszysz głosy? Przykro mi. Emblema Seiki dzierży potężną magię, jest ona cennym dodatkiem przeciwko wspaczonym. Holy Stance odbija część obrażeń, które otrzymuje od wspaczonych przeciwko tym, którzy atakują. Żadne, że tam ja słyszałem, że niektórzy nie mają czeskiego, że słyszą swój głos jak myślą i zawsze reakcja tych drugich jest takie, wie, tak się da? W obie strony to działa. Czy to wy słyszycie? Czy to wy nie słyszycie? Jeżeli się zengage'ujemy, to dostajemy tam Seraphim, który zadaje dodatkowe obrażenia spaczonym. Echo, które dostajemy podczas engage'a, pozwala zaatakować dwa razy za połowę obrażeń. Przydaje się, jeżeli musimy dobić dwie osłabione jednostki, zaraz zmarnować się pełen atak w jedną. I największym emblem Seiki to jej engage attack, czyli World Ragnarok, który łączy sobie Worldplay Ragnaroka. Jest dokładnie tak zbalansowany, jak się wydaje, że jest. Znaczy, to trochę tak jak ja się czasem śmieję z Dotą, że w świecie, w którym wszystko jest kurwysyńsko OP, nic nie jest OP. I wbrew temu, co można pomyśleć, World Ragnarok nie jest aż tak silny, jak się może wydawać. Porównaniu do innych umiejętności emblematów. Wiem, że to brzmi strasznie dziwnie, ale to dosłownie tak działa. Zastanawiam się, czy się nie engage'ować tutaj, bo i tak prawdopodobnie będę musiał się tepnąć, żeby im tam pomóc. Czy wy jesteście corrupted? Tak, wy jesteście corrupted. To powiedz mi jedną rzecz, proszę. Jeżeli ja się zengage'uję, Seraphim zabije. Chciałbym wiedzieć, że Seraphim zabije, ale nie jestem pewien. Zobaczmy, Seraphim. Ja Seraphim zabije tego wroga z toporem. Nie planuję skorzystać. A ty mnie strzelisz za 12, czyli za ponad pół HP. Doskonale, to jest to, co chciałem usłyszeć. Not. Tak, mamy domek, do którego musimy zejść. A jeżeli odwiedzimy domy, żeby ostrzec mieszkańców przed niebezpieczeństwem, to możemy dostać przedmioty albo złoto, aby się tam dostać, najeżdżamy na kratkę przed domem i wybieramy wizyt. Przeciwnicy mogą dojść piersi i zniszczyć budynek. Kto mnie tam atakuje z tyłu? To jest to podnieś 17 ataku. Ty masz 10 i 40 HP, czyli możesz na spokojnie iść. Walcz. Typowa mechanika, tak, to jak najbardziej to nie jest coś, powiedzmy, bardzo skomplikowanego, nowego i tak dalej. Więc tutaj na spokojnie. Ty wiele nie zabisz tutaj niestety. Ty nie zabijesz? Znaczy podejrzewam, że... Nie, może być tak. Myślałem, że może być tak, że ja podejdę z tej strony i zabiję, ale niestety. Alfred ma mało defa, nie podoba mi się to. Zwłaszcza, że jest też relatywnie wolny. Na pewno nie muszę się Wandelem przejmować, bo on ma za dużo HP, że on się nim przejmował. Dużo bardziej będę się przejmował Selin. Co to nie bakemono? Ściągnę te kudasami. Arigato gozaimasu.
A to mi się może przydać? Oszczepy. Oszczepy to na pewno mi się przydadzą, panie. Zwłaszcza, że mogę dzięki temu teoretycznie przynajmniej. To było bardzo niefartowne. Niefartowne o tyle, że chciałem potencjalnie podejść tutaj Etie i potem jeszcze oszczepami rzucać, ale no w takiej sytuacji on to nie przejdzie. Rzut przeszczepem. Oh my. Dostanę za 8, potem za 8 czy 11. Od niego za 10, czyli miałbym 1 HP. Brzmi legitnie. A, right, Jezu, bo ja mam Kanto. Zapominam o Kanto. No nic. Nic nie szkodzi. Etie obelwie raz za 14. Jest w stanie to przeżyć, więc whatever. Niech bije. A, dobra, ty podejdziesz tu chyba. Ty podejdziesz tu. Ty pójdziesz powoli ich tam leczyć, bo raczej będzie potrzeba niestety. No i dobra, zobaczmy co się będzie działo. On mi zaatakuje Wandera, Wander go zabije. Szkoda, bo kradnie expa, ale no, przeboleje. On mnie rzuci toporkiem. Oh no. Anyway. Oni będą udawać, że biją Luisa. Luis będzie udawał, że im oddaje. On jebnie Betię, zgodnie z przewidywaniami. Alfred ma 9 HP. Trochę mało, ale nic nie szkodzi. Luis jest o tyle dobrą postacią, że ma dużo siły, więc nawet w tych początkowych momentach zadaje dużo obrażeń. Bandyci chcą okradać budynki. Na szczęście możemy nic tym przeszkodzić. Ale zostań na ziemi, nie przejmuj się. Jakby brakowało nam możliwości cofania czasu z trzy domów, to ona tutaj wraca. I całe kurwa szczęście. Nie chcę wyobrażać sobie, co było bez tego. Możemy używać kryształu, żeby cofać się nasze działania. Mamy oczywiście ograniczoną liczbę użyć, to żeby nie było żadnych wątpliwości, tak? Gdzie to było? Gdzie to było? Mamy użyć 10 na chwilę obecną. Powtarzanie całej walki. Come on. Takich rzeczy się nie mówi. Powiedz mi, ile ty masz zasięgu? Masz nieprzyjemny zasięg, to na pewno. Choć nie, w sumie nie jest aż tak źle, bo on nie sięga ani do Luisa, ani do Chloe. To nieźle. Przynajmniej powinien być w stanie zbreakować tego chłopka z toporkiem. To jednocześnie oznaczałoby to, że będę musiał oddać trochę expa Wanderowi. Po moim kurwa trupie. Okej, nieważne, Wander i tak krytnie z 4% kryta. Czego ja się spodziewałem po tej grze? Miałem Fire Emblema, nie wiem. Naprawdę nie wiem czego innego się spodziewałem. Chyba ty na pewno idziesz dalej, to tutaj nic innego nie wchodzi w grę. Dobijesz jego. Okej,
Żeby nie było, pod żadnym pozorem nie gram w tej chwili optymalnie, tak? To nawet proszę o tym nie myśleć. Zdaję sobie sprawę, że jest dużo rzeczy, które mógłbym robić bardziej optymalnie, dawać ekspa jednostkom, które bardziej potrzebują. A propos, ty pewnie, no, przecież jak próbujesz. Najlepsze co mogę teraz zrobić, to chyba zaatakować tak i potem Etkie. I poprosić Selin, żeby dobiła tego kolegę. To mi się wydaje, że jest najrozsądniejsze. A, i będę miał jeszcze jedną turę na tego, na warpa. I prawdopodobnie będę musiał się w następnej turze warpnąć. To jeszcze raz Etie, weź go odstrzel. Masz to potem szansę i atakujesz pierwsza, więc jest okej. To literalnie nie mogło się nie powieść. Wyjście w tę stronę, bo wydaje mi się, że bardziej pomocy będę z tej strony potrzebował niż z drugiej. Luis, czy ty dasz sobie radę? Chciałbym zabić tego maga. Za ile ty mnie strzelisz? 13 minus 5 to jest 8. Ja raczej mam więcej speeda. Czyli mówisz 8, tylko właśnie. Ile ty masz momentu? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli nie sięgnie, bo nie ma javelinów. Czyli mogę tutaj go dobić. On mnie za 8, czyli będę miał 2, czyli przeżyję. Hit. Tak naprawdę gramy w matematykę bardziej niż w cokolwiek innego. I teraz przynajmniej w teorii najlepiej by było mi podejść tutaj, żeby uratować domek. 2000 złota. Bo tak czysto strategicznie bardziej mi się opłacało planować na forcie, to na pewno. To tutaj się kłócić z tym nie będę. Wander został zbreakowany i dlatego nie oddał. Ty mnie strzeli za 8. Nikt dodatkowo mnie nie zaatakuje. Oni tam będą biec. Jest okej. Okay. Wszystko jest w jak najlepszym porządku w tej chwili. Czy ja go nie mogę zabić? 7 i 3. Ten jest zada mniej. Nie mogę. Rozumiem. Wydawało mi się, że gdzieś widziałem. No, łucznik się próbuje dobrać do mojej skóry. Chcę dobić tego łucznika. Ja? I teraz mogę na spokojnie łyknąć sobie Vulnerary, które leczy 15, więc powinien być bezpieczny, jak go tak użyję. Luisowi musiałaby się stać jakaś bardzo dziwna krzywda, żeby tam umarł. 17, ty masz 6. Czyli potencjalnie wejdzie za 22. Czyli zbykujesz tak. Spróbujmy. Ma break przed, więc nie oberwę. Czy Etie nie zabije? Zabrać nie obrażę. Ham. 17, 9, 8. A zobaczę jeszcze co może zrobić, jak daleko mogę się warp tak naroknąć. Zobaczmy. Mogę zabić tego Pegaza, to na pewno.
I chyba to zdaję po prostu. Żeby złożyć tego webpack na raka, póki jeszcze mogę. Póki jeszcze go mam. Bo jak engage mi zejdzie, to i World Ragnarok się skończy. A plus 3 do magii. Weszło jako bond skill doskonale. To nie co ja z wami chcę zrobić. Kolec mnie, żeby w tę stronę podejść, ale to trochę brzmi jak samobójstwo w tej chwili. To chcę co iść to wyleczyć tą etię. A? Mógłbym podejść... A, bo ty nie masz końca tego. To nie mógł chyba zrobić tak, że wezmę tutaj, podejdę, zamienię się, wezmę oszczep i teraz zaatakuję. O, wstydne. Uczynę tak to, za to, że był czerwony w zasięgu. Ty teoretycznie mógłbyś teraz Kanto użyć, ale nie chcę użyć Kanto. Do tyłu w sensie nie chcę użyć. Etie niech dobije tego kolegę. Szkoda, że leczenie tak nie wchodzi, jak spalę, to pewnie już byłaby lekka przesada. Leczenie taki i tak są bardzo silne. Mam wrażenie, że nie opłaca mi się już iść w tę stronę tym klanem, szczerze mówiąc. Nie da, czy nie przesadzają do mnie z tym, jak dużo osób posłał na tamtą stronę. 15-44. Zaję Shinji jest w stanie go strzelić. Pewnie za mało, co? 9. Masz 6 defa. Czyli 13. I 8-21. Ty na pewno nie atakujesz w takim razie. A ty dla bezpieczeństwa wyjmij flaszkę. Luisowi wciąż się odrobinę obywa, ale to nic strasznego. Zawsze jak widzę ten 1% kryta, to on taki błagam, niech to nie wchodzi. Break niestety. A z tym się liczyłem. Break, jak już wcześniej mówiłem, więc to nie przejdzie. Więcej spaczonych. Przeciwnicy czasem mogą przywoływać posiłki, niestety. Często pojawiają się na fortach albo przy granicach mapy, więc miej to na uwadze. Jasne. Dobra, teraz na pewno mogę jego strzelić. Bąk. A ty masz 12 speeda, ty nie sięgniesz tak daleko. Z jednej strony nie chcę go dobijać. Tutaj 14, nie dobiję. O ile trafię tutaj. 89, no nie będę liczył na to, że nie trafię na 89, bo to była lekka przesada. A jednocześnie nie chcę używać vulnery, tylko po to, żeby dawać ekspa konkretnym postaciom. Dobra, co możemy więcej zrobić? Seika w tej chwili nic więcej nie zrobi sensownego. Ty nie masz oszczepu, więc silne whatever vibe. Bo tutaj zadasz dosłownie, no już ty masz oszczep, nieważne. Tylko jednocześnie jak tu podejdzie, to po pierwsze mam małą szansę na trafienie, a po drugie za dużo oberwie. Więc weźmy na razie, przelećmy tu. I nic nie zróbmy. Oni mają w sumie 23-21, czyli 7 i 5. O, to niefortunne. Te wartości 7 i 5 były bardzo niefortunne, patrząc na moje HP. Dobra, Etie, masz sobotę. I niech Alfred dobije.
Nie engage. Zawsze to fajne, że engage jest na pierwszym miejscu. Bonk. I bonk. Dobra, bo to Alfred. No bo jest to spaczonych pokonanych, więcej haczyków. A, i zobaczmy jak to dalej pójdzie. Oni będą dalej bić Luisa. Boże, on w ogóle dubluje na tej siódemce. To tym lepiej, że łyknąłem tego. O Jezu, to boli dużo bardziej niż myślałem, że będzie bolało. Powiem więcej, ja nie jestem pewien, czy ja przeżyję następną taką turę. A propos przeżywania, to wygląda bardzo niebezpiecznie. O kurwa. O Boże, o kurwa. Etie. Poczekaj, ty zaraz zdecydowanie za mało, prawda? Yep, nie umrzesz. Alfred? Okej, inaczej. Etie. A? Etie dostanie poziom. Najlepszy poziom. Warto odnotować. A, on padł, więc o tyle dobrze. A, i teraz pytanie, w jak chujowym położeniu jesteśmy w tym miejscu? W tak, że ty wszystkim musisz się jeszcze ruszyć. Ty nie jesteś w stanie dobić kolegi, jeżeli dobrze rozumiem? Nope. Możesz za to dobić tego drugiego kolegę. Właśnie nie jestem pewien, czy ja jego chcę dobić, czy ja jego chcę dobić. Bo on mi dużo bardziej grozi. O, krytwo. Jest? Nikt tu nie ma niczego do rzucania, więc Selin jest zupełnie bezpieczna. A ty natomiast dostaniesz za 5, czyli już umierasz. Okej, czyli musisz łyknąć podka! Przestań. Przy okazji umiejętność pasywna Selin, okej, wcześniej wspominałem, bo po co? Sprawia, że jeżeli ktoś używa przy niej przedmiotu leczącego, to się leczy o zauważalnie więcej. Z innych umiejętności, które właśnie teraz wchodzą, to Luis dostaje mnie obrażeń, jeżeli ma dwie kobiety wokół siebie. A Chloe zadaje plus 2, jeżeli w jej pobliżu są obok siebie mężczyzna i kobieta. Teoretycznie, żeby Luis dostawał mnie, mógłbym podejść tutaj. On zadaje 21, ty masz 5, 16, Chloe przeżyje na jednym HP-ku. Nie chcę pogadać przy okazji. Jeden to wciąż więcej niż zero. Jest to prawda. No i dobra, mogę chyba już pokończyć wszystko, jeżeli dobrze liczę. Na wszelki wypadek wyleczę Alfreda. I co ja robiłem tutaj w tamtej scenie? Jeszcze tej tury nie porobiłem. Wiecie co? Mam tam jeszcze pole do odnowienia sobie tego. Do odnowienia engage'a, więc chyba po prostu skorzystam z tego, że teraz to mam. Tylko powiedzcie mi proszę,
14, 12, 14, 12. Czyli to są dwa identyczni praktycznie, więc bez różnicy, którego zabiję. A? On mnie strzeli za 8. Ale i tak wolę łyknąć vulnery. Vulnerary. To ja bym spróbował podejść, to byś się wziął i wypierdają. Nawet nie próbuję. Break niestety, ale na to nic nie poradzę. Bonk. Jak już mówiłem, break na to nic nie poradzę. Dobra. Czy Rapy nie jest silniejszy w tej sytuacji? Oczywiście, że jest. Czy jesteś w stanie zadać tyle tym toporkiem? 16. Byleby trafił i nie krytnął. Dobra. To teraz Expa dostanie... Shonji. Shonji, strzelaż jak też Expa. No, mam jeszcze szansę na kryta, ale większą na uniknięć ataku przy używaniu tych, przy używaniu mieczy. Czy jest to efektywne? Można się sprzeczać, ale... Jeżeli zostanę tutaj, to Silica umrze, bo ma za mało obrony. Więc wydaje mi się, że muszę tak to zrobić. Czy miś to opłaca? Raczej tak. Ej, dobra, reszta niech już jedzie do przodu. Przypominam, że mamy jeszcze bossa do pobicia, co nie musi być tak oczywiste, na jakie się wydaje w tej chwili. Kto jeszcze miał tutaj? Gnojek, hej. Klan. Ty bijesz, ja biję. Chyba nieźle. Powiedziałbym nawet, że jest nieźle. Okej, okay, żartowałem. Jest swojowo. Ale stabilnie, więc to też jest okej. Okay. Zaraz mi się engage skończy niestety, ale możemy tutaj się w miarę bezpiecznie zostawić. Teraz tak, Busher on nie będzie miał zasięgu niestety. Nie ma na tyle mało speeda, żeby się wziął i wyjebał, ale ma na tyle mało defa, żeby wziął i się wyjebał. Bo to jest 15 i 13. To na pełnych HP przeżyje. Z drugiej strony mogę zagwarantować, że tego nie będzie, więc to jest już dość dużo. O, tak, moja ulubiona umiejętność. Jeżeli mamy falo więcej HP, to używanie tomu sprawia, że dostajemy 1 HP obrażeń, ale zdajemy o 2 więcej. I to nie jest opcjonalne, żeby nie było wątpliwości. Właśnie, że tam maga nie było. Nie, był łucznik. Czyli wydaje mi się, że mogę podejść do falciku. Bo jak będę stał na falcie, to Luis powinien być bardzo bezpieczny i przy okazji się będzie leczył. Niech cała reszta się teraz bawi. Alfred do boju. Etie, może kiedyś łaskawie dojdziesz. Ty weź wylecz Chloe. Chloe
Chloe ma wrażenie, że mogłaby na spokojnie wyciągnąć któregoś z tych magów. Chociaż ty masz Javelina. Ale to chyba oznacza, że mogę podejść na przykład tutaj i wybejcić maga? Bo jak ja mam Javeliny, to on powinien mnie zaatakować i ja powinien mu oddać. Tak mi się wydaje. Najwyżej się cofnie w czasie. Takie tajdy są dla mnie w miarę dobre, bo ja zdaję więcej. Busheron zabije nawet, nice. Dobra, robota Busheron. Wpisałeś się. Bardzo dobrze. Bardzo niedobrze wygląda to, co tutaj widzę za to. Schowajmy się tu na chwilę. Schowaj się tu na chwilę. Ty możesz odpocząć. Ty zajmij forcik. My tutaj powoli podchodźmy. Mogłem porozmawiać. Nie. I tym. Tutaj mostu nie ma, więc na razie niewiele możemy zrobić. Jeżeli zostawię tutaj, gdzie jest Chloe, to ona niechybnie umrze i to nawet nie podlega negocjacjom w tej chwili. Ma za mało obrony, żeby myśleć o przeżywaniu czegokolwiek. Więc uciekam poza zasięg, w ogóle. Wow, krytnął mnie. Czemu miał dosłownie 1%, czy mi się wydawało? Oj. Ach, o kurde, ja umrę. Śmiejesz się, ale potężny kryt zawsze mnie zabił. Chyba wiecie, co zaraz się stanie. Halo, gdzie byłeś? Tu byłeś. Czyli najwyraźniej opcja z tym, żebyś po prostu tutaj wszedł, nie zadziała. Łekaj, to vulnery jednak. Dobra, wy możecie sobie pogadać. Mogłem. Nie mogłem w odwrotnej kolejności, bo Selin by nie stała tam, gdzie trzeba. To nie ja, to mój pierścionek. Złoty pierścionek, złoty pierścionek. Tak, a o co chodzi? Ono moment, to... O nie, to kolejny fanboy. Najgorzej. Same fanboye w tych Fire Emblemach nowych, ja nie wiem. Jak tak można? Ach. Jeżeli teraz coś pójdzie nie tak, to zacznę się bardzo mocno martwić. Chainataki są tutaj niebezpieczne, że one zawsze zadają jakąś wartość. Niezależnie od tego, ile ktoś ma obrony. Dlatego taka strategia z tym, że po prostu będę stał i próbował unikać przyjmowania obrażeń przez wysokie wartości obrony, no w pewnym momencie przestaje dawać egzamin. Dobra, czy ja będę w stanie zabić ich wszystkich? Powinienem być w stanie zabić ich wszystkich. Robię to na czuja, ale wydaje mi się, że dam radę.
Weź ostrzel jego, zwłaszcza, że w krzakach stoi, więc ma większą szansę na uniknięcie ataku. A magowie to olewają. Jej, plus do magii. Chciałbym. Ale chujowe te glofy póki co. To jest absolutnie niedorzeczne, jak chujowe mogą być. Alfred dobije łucznika. Krytem, bo czemu by nie? Sięgam Fire Emblem to chyba jedyna gra, gdzie człowiek ma takie absolutnie niskie szanse na kryta i one tak notorycznie często wchodzą. Nie kojarzę żadnej innej gry, która była pod tym względem tak interesująca. Tam dostaję poziom. Tam dość długo będzie naszym jedynym sensownym healerem, więc to nie jest tak, że mogę się jej jakoś pozbyć czy coś takiego. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim, znasz co? Nie przepadam za jej charakterem, tak powiem. Dobra, potrzebuję kogoś, kto jednocześnie będzie w stanie wytankować hita za 20. I nie zejdzie na zawał przez to, że poszedł do niego mag. Nie wiem, jak się z tym czuć. Czy ja mogę znowu zbejcić maga? Tak, doskonale. Weź zgarnij tego. Engage powera, póki mamy za darmo. A ty weź wylecz Busherona. A ty weź podejść tutaj. Alfred niech podejdzie tu. Jeżeli Busheron podejdzie tu, to dostanie jednego hita za 13. 13 to trochę dużo, więc chyba się potrzebam. Gnojek niech też podejdzie. Istnieje świat, którym zabijam, ale nie to radzą. Oni będą już iść moją stronę. I moje, wydaje mi się, że jestem w stanie to skończyć tę turę. Wydaje mi się, co jest moim celem na tę misję. Pokonać Lodin, czyli jak pokonam bossa, to misja się skończy. Czyli tak naprawdę najbardziej by mi się opłacało zabić wszystkie jednostki, a dopiero potem zabić bossa. Wydaje mi się, że będę w stanie to zrobić, zwłaszcza, że mam 3 engage'e pełne. Nie zdziwiłbym się, gdyby World Ragnarok był w stanie sam zabić. Nie, no, zabić to nie, ale zada na pewno dużo. Czyli teraz byleby ktokolwiek był w stanie dobić tego Rodina. Znaczy, ja tak powiedziałem, że byleby ktokolwiek był w stanie, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to nie jest nic oczywistego, biorąc pod uwagę jego 20 obrony. Alfred zadaje mu literalne 0, by the way. Protagonista zadaje mu przez engage literalne 0. Zapierem, który teoretycznie jest słabością opancerzonych jednostek, ale pamiętajcie, gramy na Maddeningu, więc każdy boss w każdej misji będzie miał weteran na plus. Hehe. Tak, żebyście nie myśleli, że bossowie mają jakiekolwiek słabości. Przygotujcie się na wiwerny bez słabości nauki. Oh baby. To będzie prawdziwa kurwa zabawa.
Obawiam się, że mam w tej chwili tak naprawdę jedną sensowną odpowiedź. Zengage'ujemy się z Sigurdem. Zengage'owany Sigurd ma jedną bardzo fajną rzecz. Mianowicie Overlight i Rider's Bane. Powinno mi wystarczyć. Trzy. To też za trzy. Czyżbym się ochujał? Znaczy też jest o tyle dobrze, powiedzmy, że ona nie jest w stanie mnie zabić w tej chwili. O, wiem co zrobię. Czekam na kryta na 1%. Powiedziałem ona z jakiegoś powodu, a to jest on. Nie wiem czemu. Nie pytajcie. I teraz wydaje mi się, że dosłownie każdy może dobić, bo China ta... O mój Boże. Nie jestem w zasięgu. Żartowałem, jestem w zasięgu. Mało. China tak by the way. Jest? Łatwiutkie? Wygrałbym, gdyby nie te wścibskie dzieciaki i głupie pierdziele. Przysięgam, te przyrosty statystyk są absolutnie paskudne. Aczkolwiek może to kwestia przyzwyczajenia po... nie wiem, trzech domach, gdzie te statystyki są dużo lepsze. No i też powiem to wprost tu i teraz. Statystyki w Engage'u są mocno rozłożone na środkową część gry, że tak to ujmę? Znaczy, statystyki to może złe określenie. Bardziej kwestia tego, że jednostki, które dostajemy w środkowej części gry, są dużo lepsze pod względem bazowych statystyk niż to, co dostajemy na początku. I pod względem golfów zresztą też, więc to potrafi być różnica rzędu, nie wiem, 40 punktów w sumie w statystykach na tych samych poziomach. Dzięki za ratunek. No i na pewno powiedzielibyśmy sobie sami, prawda? Że z jednej strony widzieliśmy już, że nasz protagonista ma lekkie PTSD związane ze spaczonymi, więc niekoniecznie byłby w stanie się obronić. O czym też zresztą właśnie mówi? Moje imię to Boski Smok. Włączmy ją do naszej armii. Na pewno się przyda. Shit. Już jej nie ma. Shinji. Minęło 1000 lat. Obudź się. Najważniejsze cecha opisu. Była bossa. Stupkarz jebany. Owszem, dlatego tu jesteśmy. No to zdecydowanie nie wyglądało na walkę, kto byłby w stanie wygrać w... nawet w szóstkę. Zwłaszcza, że bez naszej pomocy nie mieliby pierścieni. Ale to ja chcę być przyjaciółmi, przestań!
Mam nadzieję, że lubicie, kiedy protagonista jest literalnie bogiem i wszyscy gorszczą. Oh my. Przepraszam, że muszę rozwiać swoje marzenia. Okej, przynajmniej tutaj udało nam się przemówić kobiecie do rozsądku. Widziała, że tak, możemy być przyjaciółmi, a nie... O, będę cię wyznawać i ścić, o! To już duży plus. Jeżeli znajdziemy zwierzaki podczas jedzenia, to możemy je adoptować. Pójście, możemy adoptować piesy. A piesy będą nam przynosić fajne rzeczy. Mogę adoptować owce. Taką trochę rogatą owce, ale nie przejmuj się takimi dobiergami. Adopted. One more dog adopted. Trochę żelaza, żelazo na pewno się przyda. Biorąc pod uwagę, że pierwsze upgrade'y broni są z żelaza. Kurczaków nie możemy adoptować, bo nie mamy odpowiedniego poziomu renomy. A tak to już nie widzę, żeby nic więcej tu było, więc taktycznie wychodzimy. Jeżeli nie będziemy rozmawiać z naszymi ludźmi po walce, to teoretycznie nie dostajemy od nich fragmentów więzi. Czy można adoptować psa pomorzenina? Nie ma tej pomorzeninów, to jest najsmutniejsze. Aczkolwiek jeżeli nie zużyjemy tych... znaczy jeżeli nie pogadamy z naszymi sojusznikami, to i tak dostajemy je jak wyjdziemy z danego zwiedzania. Holy pine, alright. Jezu, jeden z moich sąsiadów ma dwa takie fajne szpice. Po prostu za każdym razem, jak je widzę, to... uśmiech się dosłownie robi taki... No to chyba najwiaski rekrutujemy też bardzo grzecznie kulturalnie kupców i kowala. Na pewno nam się przydadzą. No i to tyle ciekawe, że tak jak często w Fire Emblemach mówi się o dosłownych armiach, tak mam wrażenie, że Engage jest bardziej taką historią odpowiadającą się do grupy protagonista i przyjaciele, więc to stwierdzenie, że będzie potrzebować dużo broni, mam wrażenie, że jest takim nadużyciem. Okej, od tej pory dostajemy dostęp też do mapy świata. Taka dość klasyczna, jak nie wiem, w Secret Stonesach, czy w Awakeningu, gdzie będą do wyboru albo chaptery, albo paralogi tak naprawdę. I czasami skirmisze, ale na Maddeningu pojawiają się rzadko. Żeby nie powiedzieć, praktycznie nigdy. Mówię, wydaje mi się, że jak przychodziłem G pierwszy raz na Maddeningu, zrezygnowałem gdzieś w połowie, żeby nie było. Po tym, co widziałem, co się dzieje w mniej więcej połowie G. To miałem przez ten cały czas jednego skirmisza. I w dodatku skirmisze są tak zbalansowane, że są często trudniejsze niż misje, które można w danym momencie robić. Więc to nawet nie jest tak, że można na nich jakoś bardzo fajnie levelować. Anyway. To chcę coś to wysić do Somniel. Somniel. Mam parę, parę spraw do pozałatwiania.
Trochę nowych rzeczy powinno się teraz pootwierać, jeżeli dobrze myślę. No i tutaj dostajemy cały zestaw za ten, za DLC-ki. Typowy zestaw boostów, których nie planuję używać. Zestaw stalowych rzeczy, których może będę używał, jeżeli będę uznawał, że to konieczne, a jest szansa, że będę uznawał, że to konieczne, jeżeli chcemy robić DLC-ki. Przedmioty do tego. To są przedmioty głównie do levelowania skilli, plus srebrne bronie, plus materiał do ulepszania srebrnych broni, fragmenty więzi, dużo kasy. Trochę mi szkoda, że to są przedmioty, które się dostaje z automatu, a nie takich często bywa, że nie wiem, leżą w skrzynce i czy chcesz odebrać to i to i to. Kryształy do broni emblemowych. Możemy teraz zarządzać umiejętnościami. Z poziomu zarządzania umiejętnościami w ekwipunku możemy zobaczyć umiejętności naszych sojuszników i wyekwipować te, które posiedli. Można posiąść się umiejętności emblematów w komnacie pierścieni i na arenie w Samnielu. Dobra, najpierw skoczymy sobie tutaj zobaczyć, co mamy do kupienia jako tako. Czy masz tu dla mnie coś użytecznego? W przedmiocie ze sklepem. W sklepie z przedmiotami mam raczej jakieś konsumable, niekonsumable, łamane na laski. No i jak można się spodziewać, im dalej w las, tym więcej przedmiotów. Będziemy mieli dużo kasy. Z tego co pamiętam, powinien mieć w tej chwili jakieś 15 tysięcy, a dostanę jeszcze darmowe 30. Więc jeżeli chciałbym być bardzo uczciwy, to mógłbym powiedzieć, że gambę 30 tysięcy. Co my tu mamy? Heal, czyli leczenie, nie zaszkodzi mieć jeszcze jedną w zapasie. Ilumę do rozjaśniania, raczej nie będę potrzebował w tej chwili, może później. Vulnerary, wierzysz na nie będę potrzebował. Antitoxin na razie nie jest mi potrzebne. Pure Water, wierzysz na nie jest mi potrzebne. Torch może być przydatny za jakieś dwie misje. Toniki, czyli buffy na jedną misję. Będę się starał ich nie używać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, jeszcze mi powiedz, jak to wygląda u ciebie, panie Kowalu. Możemy tu kupować dodać przedmioty i z czasem będą coraz lepsze do kupienia. Na tę chwilę mamy dostępne bronie żelazne. Plus niektóre specjalne rzeczy, takie jak oszczepy czy topory do rzucania. Czyli tak naprawdę w tej chwili za bardzo nie mamy czego kupić. Mógłbym od biedy. Znaczy, od biedy to jest coś, co na pewno będę chciał zrobić. Chcę załatwić oszczep dla Luisa i topór do rzucania dla Busherona. Luis jest idealną jednostką do tego, żeby stał po prostu w turze przeciwnika i przyjmował na siebie ciosy. A oszczep pozwala mu to robić też z włócznikami, co sporo polepsza sytuację, że tak to ma. A Busheron z ręcznym toporem może wykonywać czynienia ataki z większego zasięgu, więc to też jest bardzo duża rzecz. Od biedy mogę jeszcze tobie kupić Iron Lancer. Na wypadki, kiedy będę potrzebował czegoś, co jest szybszy niż Javelin i jednocześnie ma większe szanse na trafienie i silniejszego niż cienka lanca. Mogą się takie przypadki zdarzać, więc warto mieć. A tak to wydaje mi się, że ta reszta naszych postaci ma mniej więcej to, czego potrzebuje. Dobra, pozbieramy sobie rzeczy jeszcze standardowo. Tędy, tędy, tędy. Większość to jakieś takie owocki, których możemy użyć co najwyżej do tego, do gotowania.
Będą się pamiętać, żeby wypuścić pieska, żeby znajdował mi fajne przedmioty, ale to jeszcze w swoim czasie. Nuts. These nuts. Zobaczmy, jakie aczyki odblokowaliśmy w sumie, to mnie zastanawia. Bo to tego na pewno wpadło. Achievementy, supporty, starć, 10 spaczonych, 20 spaczonych, 30 spaczonych, pokonaj złodzieja, 5 krytyków, chain ataki 5 razy, przełamanie 10 razy, kup broń, kup przedmiot, ukończ czwarty rozdział. Dostałem 5000 bondów, więc na papierze mam ich 1050, jakby się ktoś pytał. Możemy teraz korzystać z komnaty pieśnienia, planuję z niej korzystać, zobaczymy jak bardzo intensywnie. Przy okazji kolejny powód do moich narzekań na MG Chadowina. Możemy tu wchodzić w interakcję z emblematami i ich pieśnieniami, możemy tutaj też oddzielić umiejętności. Za pomocą fragmentów więzi możemy tworzyć pieśnienie albo łączyć się lub wzmacniać istniejące. Możemy też polepszyć nasze więzi z planetami, polerując pieścienie. Jeżeli myślicie, że to brzmi źle, jest jeszcze gorzej. Myślisz, że ja ratuję? Ja ani trochę nie ratuję. Nie jest to może poziom minigierki z Fates, gdzie można było komuś bardzo intensywnie miziać twarz, ale daleko nie jest. Gdzieś jeszcze jest brud. Gdzie jest brud? Muszę cię wypolerować do pełna. Polerowanie pieśni czasami potrafi brzmieć bardzo interesująco. Ja nawet nie żartuję. Ale chyba już damy sobie spokój. Sigurda, musimy na razie przejść do meritum. Od emblematów możemy oddzielić część umiejętności. Wymaga to pewnego poziomu więzi oraz punktów umiejętności i SP-ków. Zdobywamy je poprzez rozgrywanie potyczek, mając emblematy albo inne pieśnienie więzi. Problem polega na tym, że żeby dostać umiejętności, wymagane jest absurdalnie dużo SP-ków, więc zazwyczaj większość z tych rzeczy można dostać gdzieś pod koniec gry, tak naprawdę. Nie, ja nie przesadzam w tym momencie. A biorąc pod uwagę, że MG nie ma NG+, to w większości przypadków nie jesteśmy w stanie oddzielić czy z tego, co byśmy chcieli. Bardzo mi z tego powodu jest smutno. Rzeczy typu counter, generalnie ludzie by chcieli mieć się bardzo wcześnie, to... Jak widać, kwestia 1000 SP-ków. I to boli. To bardzo boli. Jako, że chciałbym, żeby wszyscy dostawali trochę tych... SP-ków. Engaged. Yep. Witam, panie Books. Zrobię sobie 10 pieścionków. Generalnie z każdej gry teoretycznie możemy robić osobno pieśnienie. I mają one parę klas, które wpływają na to, ile punktów do statystyk dają. Część pieśnieni ma swoje własne umiejętności. Kojarzę, że był jeden z piątej gry, z Tracy bodaj, który
był bardzo mocno wykorzystywany przez ludzi, ale żeby go dostać, trzeba albo manipulować RNG, albo dość sporo wydać. Ja się trochę śmieję, ale to jest taka gacza w Engage'u. Przeskipujemy save, w sumie zobaczymy, jaki był skutek. 1A, 1B, reszta C, trochę chujowo. Zrobiłem 10 sigurdów. C, A, B, B. Z tego co pamiętam, to jest chyba tak, że ten, że żeby pierścienie miały swoją umiejętność, to muszą mieć klasę S. Więc naś nam to ewidentnie nie grozi. Chcę wejść do menu. I dać ludziom. To nie to, to będzie w Emblem Ringach. Chcę dać ludziom jakieś bondingi. Żeby po prostu speki dostawali. Tobie fajnie było dać coś, co zwiększa ci wytrzymałość, na przykład Minerva B. Klan powinien chcieć coś do magii. Do magii powiedziałem. Inne te? A może być. Fram cokolwiek tak naprawdę. Fram głównie leczy i nie potrzebuje za bardzo statystyk. Mogę równie dobrze dać, nie wiem, Irese. Alfred. Alfred potrzebuje czegoś do domu, albo siłę, albo obronę. Najlepiej oba naraz. Magic Dex Speed to nie do końca to. Siła, ale kiepska. Siła Dex może być od biedy. Plus do Resa i plus do Speed. Niech będzie. Jest dość podatny na magu, więc na razie z tym zostajemy. Etie potrzebuje praktycznie tylko i wyłącznie siły. Następnie dam Ogmę i zobaczę, czy może coś daje więcej siły, ale nie wydaje mi się. Siła Dex to jest też opcja. Jest miała celna, więc nie potrzeba. Busheronowi przydałaby się obrona. Jest trochę zbyt squishy. Szmancy co daje obronę? Czy ja naprawdę mam tak małą pieśnienkę daje obronę? Na tym chodzi. Celine ma Emblem Ringa, Louis. Albo siła, albo Dex, albo obrona. Nie będzie mi nerwa, a... Pewnie chłopaki nie mogą się podbiją. Chloe. Słuchaj, nie, czekajcie, jestem głupi, zapomniałem. Alfred już nie będzie miał Sigurda. Louis będzie miał Sigurda. To koniec. I Chloe damy... Co damy Chloe? Najlepiej, żeby to była siła chyba mimo wszystko. Alma mu damy. Jej damy, Jezu. Jakie mu? What the fuck yeah. No i dobra, na razie, jeżeli chodzi o te o pieśnienie, to będzie tyle. Jak będę znajdował kolejne Emblem Ringi, jak będę znajdował kolejne Emblem Ringi, to będę się zastanawiał, czy nie porobić sobie kolejnych Bond Ringów i wtedy możliwie zakładał kolejnych. Ale to jeszcze... Temat na przyszłość, niekoniecznie na nawet najbliższą misję. Czy arenka jest otwarta? Yep. Nie. Już myślałem, że jest. Emblem Ring. Wyobraź sobie takiego Fire Emblema z gameplayem source'owym. To było co najmniej dziwne. A co my tu mamy? Jajka. Mleko. Wypuśćmy pieska i owce, niech się pasą. Ganie, jeżeli zwierzęta się pasą, to po misji nam dają jakieś bonusy. Typu, nie wiem, żelazo, jakieś podarunki i tego typu rzeczy. Dobra, to tu jest studnia. Czy ja mogę wrzucać do studni rzeczy? Nie, jeszcze nie.
Za jakiś czas będziemy mogli wrzucać do studni rzeczy, ale to jeszcze nie jest ten moment. Co za to możemy zrobić, to iść na siłkę. Tak, zgadza się, możemy iść na siłkę. Trening daje nam to, że na kolejną misję będziemy mogli mieć nieco wyższe statystyki. Jeżeli czujemy silną potrzebę, to możemy sobie to robić co misję, raczej zrobię to raz. I jeżeli naprawdę będę czuł, że potrzebuję, to będę robił częściej. To nie są permanentne bonusy, tylko tymczasowe, więc nie ma za bardzo potrzeby, żeby się w to bawić, żeby jakoś optymalizować, maksymalizować. Pompki robimy na zasadzie timingu. Musimy powtórzyć to ileś razy, jeżeli zepsujemy trzy razy, to koniec. Z czasem będą się przyspieszać. Taka w pewnym sensie gra rytmiczna. Let's go. Zobaczmy, czy pamiętam, jak się robi. Ten pasek dość mocno przyspiesza pod koniec, więc trzeba mieć to na uwadze. Że trzeba odpowiednio wcześniej wcisnąć przycisk. Ja na przykład wciskam przycisk teraz, za późno. Teraz. Teraz. Kiedy pasek jest jeszcze dużo wyżej. Więc to trzeba mieć na uwadze właśnie. Bąk. 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 Bąk, za późno. O kurde, to było okropne. Bąk. 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 S++. I tak było zaskakująco dobrze jak na to, że raz zepsułem. Jeżeli chcę, to możemy poćwiczyć dalej. Ja nie czuję takiej silnej potrzeby. Dobra, czy coś jeszcze mam? Mam rzeczy do zgarnięcia. I chyba mam kapliczkę do odwiedzenia. Czy ja mogę pogłaskać pieska? Nie, piesek można raz poszczekać. A pogłaskać go nie możemy. Literalnie nie może to być już Georgu. To jedyne, co mogę powiedzieć. Progres po początku. Zrobiłem ci cały jeden chapter. I spodziewałem się, że taki będzie mniej więcej progres na Steam. Że będę miał jeden chapter na Steam. Wiem doskonale, jak długo schodzą mi chaptery. Cześć sobie. Potrafiłem niektóre misje nawet na hardzie robić po 2-3 godziny, więc spodziewam się, że na Steamie nie będzie pod tym względem dużo lepiej. Trochę fragmentów i Somniel. Ostatniego tu nie było. Przebudzi się razem z nami. Czy jest prawdopodobnie starszy od nas? No jak można nie czuć czegoś wobec niego? Oczywiście. Standardowy protagonista japońskich produkcji. Poznałem cię, więc sobie przyjaciół mi.
この名で呼びましょう。これから大佐ビーお願いしますね。名をもらって喜んでいるようです。いいじゃん、ただばな。今後見かけたら話しかけると良いでしょう。Enigmatyczny Sewik pilnował tych ziem od dawnych, dawnych czasów. Jeżeli będziesz się im dobrze opiekował, coś wspaniałego może się stać. Na przykład wyjazd na koncert. Wychodzę. Czy mamy jakieś akcesoria? Tak. Beautiful. Powiedzcie, że to nie piękne. Powiedzcie im proszę, że to nie jest piękne. Absolutnie wspaniałe. Oj, widzicie, jego możemy głaskać. Nie, to co pieski. Aż wygłaskaliśmy z niego fragmenty więzi. Możemy go też nakarmić. Też pomarańczkę? To dla ciebie pomarańcza, Sewiku. Czy jakoś tak to szło? Więcej fragmentów więzi. Właśnie, czy ja dobrze pamiętam, że mogę zajść na lepszym MFG? Nie jestem pewien, czy mogę to zajść już teraz. Zobaczmy, nie tu. Nie tu. Gdzie by to było? Hem. Wiem, że gdzieś się to robiło, ale nie jestem pewien gdzie. Na pewno nie tu, right? To możliwe, że jeszcze nie mogę po prostu. No i póki pamiętam. Jedna set do Tate'a. Dostajemy sporo żarcie. Od kiedy Sew występuje w grach, czasami mi się zdarza go wrzucać. Mógłbym się, że na którychś Pokemonach też go miałem. Pamiętam, że w którymś momencie gry da się zmieniać ubiór postaci, ale nie jestem pewien kiedy. Czy to po prostu da się teraz, ale nie pamiętam gdzie, czy da się później dopiero. Możliwe, że później dopiero się da. Bo generalnie w związku z DLC-kami, które mam wykupione, jest dużo zabawnych rzeczy, które można zrobić pod tym względem. Ale moje wydaje mi się, że to jeszcze nie w tym momencie. To jedno bardzo ważne pytanie jeszcze. Dużo tego mamy? Tylko Etiej Busheron. Lubicie siłkować? Busheron-san? Na wpierdol. Białeczko. No, po prostu duży chłopiec, no, a to od razu, że, nie wiem, na sterydach jedzie, ja nie wiem.
筋肉がつきやすい体質なんだ。ただそれだけのこと。本当にそうでしょうか。実は私、ブシロンさんのことを密かに観察させていただきましたの。おぞ。そうなのか。あなたは朝の鍛錬が済んだら、あとはずっと釣りか読書。To nie brzmi jak trening mięśniowy. ずっとぼーっと釣りか読書をしているだけ。それで、そんな恵まれた体格になれるはずがございません。Ona po prostu nie wprost go chwali, mówię wam.Wyobraźcie sobie mieć taką magię, która sprawia, że rosną wam mięśniuchy. To by było dużo przyjemniejsze niż zwyczajne ćwiczenie albo odchudzanie. Spokojnie, to dopiero początek białeczkowych przygód. Będzie jeszcze gorzej. Mam wrażenie, że za często mówię, że będzie jeszcze gorzej. Nie powinienem być aż tak negatywny. Prawda? Prawda? Anyway, w tej chwili mamy dostęp do całego jednego chaptera. Dosłownie nic więcej, niestety. A więc nasz wybór nie jest jakiś bardzo szeroki. I na dzisiaj sobie tutaj skończymy. Mam cichą nadzieję, że będę bardziej regularny niż do tej pory. Bo praca ostatnio jest u mnie dosłownie na zasadzie raz będziesz na drugiej zmianie, raz będziesz na pierwszej zmianie i kompletnie z zaskoczenia i bez ostrzeżenia mi to robią. W środę na pewno będzie SMT, to tyle wam mogę powiedzieć. W sobotę Persony nie będzie z oczywistych przyczyn, bo będę słuchał dużo lepszych rzeczy niż muzyka z Persony. A to potem to zobaczymy. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czy w poniedziałek będę mógł streamować, czy nie. Mam nadzieję, że tak. W razie czego pewnie będę dawał znać w nazwie streama, że jest lub nie ma ten. Jeżeli nic nie ma, to zakładajcie, że będzie, tak powiem. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam, że wpadliście i trzymajcie po. Cześć!